Twój klient z naciskiem na twój. Zainteresowany wstępnie ofertą, wydzwoniony z ciepłego telefonu, nie przychodzi na wstępne spotkanie. Przez telefon mówi, że mu się jednak aż tak bardzo nie spieszy, że to temat na przyszłość, a teraz nie ma czasu. Znamy? Nagle było bardzo pilne, już nie jest pilne, ty. Babcia w Stanach mu umarła, no zobacz. Trafił szóstkę. Kontekst? Jeżeli zdarzają ci się takie sytuacje, kwalifikuj klienta już na etapie pierwszego telefonu. Bo to, co mówił Michał, tutaj się pojawia. Fajnie, Michał, że o tym wspomniałeś. Przepraszam. Misza. Co to się wy... Na co by pan przeznaczył wolne środki? Panie Stefanie, rozmawiamy o konsolidacji. Będzie jedna rata, ona będzie niższa. Będzie wolnych środków 30 tysięcy. Hipotetycznie, gdyby udało nam się uzyskać te środki, na co by pan przeznaczył? O, jeszcze nie myślałem, ale gdyby pan pomyślał teraz. A czym państwo jeździcie, a gdzie państwo mieszkacie, a gdzie ostatni raz byliście na wakacjach? Boli? U cioci na działce? RODOS? Rodzinne ogródki działkowe otoczone siatką? Byliśmy na RODOS! Też byłem, widziałem pana z zasiadki. Niegrzeczny. Dotknij tam, gdzie boli. Idziesz do lekarza, ty, to jest fenomen. Przypomnij, jak masz na imię. Może być. Walenrod znaczy się. Romantyczny. Idziesz do lekarza, nie? I koleś się uczy 6 lat. Ciśnie tu nic, ciśnie tu nic, ciśnie tu nic. Ciśnie... I sukin kot nie wiedział, gdzie za pierwszym razem nacisnąć. To mnie zawsze fenomen. To jest dla mnie fenomen, nie? Tu nic, tu nic, tu nic. Tu jednak tak. 6 lat mu Andrzej to zajęło i on nie wie, w którym miejscu. Uciśnij tam, gdzie jest ból. Naciśnij to miejsce, które generuje zmianę. Klienci dobrze odbierają nie tylko ludzi, którzy są ciepli i relacyjni, ale ludzi, którzy rozwiązują problemy. Panie Stefanie, jak wam się, tak z ciekawości, ja nie mówię, że to jest istotne, ale jak wam się udaje Fiatem Cinquecento jeździć 8-osobową rodziną? Jeździmy na zmiany. Część rodziny odwiedza drugą część rodziny tylko na urodziny, druga część na imieniny. No jest to jakieś rozwiązanie. Czy gdyby miał 30 tysięcy od ciebie na używany samochód, byłoby mu łatwiej? Czemu ty mu chcesz zabrać marzenia? Luźna myśl. Ty niczego nie wciskasz. Ty sprawiasz, że ludzie mają to, na co zasługują. A Polacy zasługują na lepszy los. I nie mówię tego jako przedstawiciel aktualnego rządu. Broszka mi się odpiera. Czym się pan kieruje w wyborze oferty? Na co mam zwracać uwagę? Jeżeli pani Moniko mam walczyć dla pani o lepszą ofertę, na co mam zwrócić uwagę? Jak najniższa rata? A jakby prowizja była 62%, to już nie. Nagle jak najniższa rata, ale prowizja musi być niższa. A jak ma pan dwie takie same oferty, gdzie rata jest tej samej wysokości, to czym się pan dalej kieruje? A to nie wiem. A co dla pana byłoby ważne? Żeby spłacić to szybciej. Macie te kluczowe pytania. Jesteście po sesji z Wojtkiem, więc wiecie wszystko na ten temat. Nie będę się tu dłużej zatrzymywał. Jeżeli chce przełożyć, jeżeli może poczekać, jeżeli twierdzi, że może poczekać. Okej, okay, co może zaburzyć jego sytuację? Teraz ma świetną pracę, ale pracuje w takim miejscu, gdzie będą być może zwalniać. Albo sytuacja w tej branży się pogarsza. Albo wchodzą roboty, a on pracuje w Amazonie w Poznaniu. Czy pod Poznaniem. Czy pod Wrocławiem. Zwróć uwagę na to, co się dzieje na świecie, w biznesie, po to, żebyś był w stanie mu coś doradzić. I ten follow-up między telefonem kwalifikującym a spotkaniem na mieście, czyli te SMS-owe powody pozostawania w kontakcie. To są praktyczne rozwiązania, które możesz zastosować, kiedy ktoś ci mówi, mogę poczekać, ale po co miałby pan czekać z realizacją swoich marzeń? Najbardziej wygięte hasło teraz mi przychodzi do głowy, kiedyś zastosowałem. Lata temu, 15-17 lat temu sprzedawałem wycieczki do Kenii na Zanzibar i do Tanzanii, nie będąc nigdy w Kenii, Zanzibarze ani Tanzanii. Wiem, żałosne. Szły jak bułeczki. Dlaczego? To też. Druga rzecz. Możemy poczekać. A ja mówię, Ania, do tego gościa, który siedzi naprzeciwko mnie. Serio, panie Stefanie? Serio? To chce pan powiedzieć swojej żonie? Po 15 latach tego, że pierze twoje gacie, Stefan, chcesz jej powiedzieć, Halina? Poczekasz. Poczekaj. My. RODOS. Rodzinne ogródki. Nie. Dlaczego masz czekać?
Nie każ czekać swojemu klientowi.